Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa na drugim koncercie z serii Perły Muzyki Polskiej. Projekt został zrealizowany dzięki stypendium Kultura w sieci, przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Welcome at my second online piano recital called The Pearls of Polish Music. The project is supported thanks to the scholarship granted by Ministry of Culture and National Heritage in Poland. Dzisiaj wykonam dla Państwa muzykę trzech kompozytorów i kompozytorek, dlatego że w tym gronie znajdzie się również kobieta, Maria Szymanowska. Recital rozpocznę od naszego wspaniałego Fryderyka Chopina i Czterech Mazurków z opusu 30. Następnie wykonam dwa utwory Marii Szymanowskiej. Będzie to Nocturne B-dur oraz Polonez F-moll. Kolejno wykonam dla Państwa Prząśniczkę Stanisława Moniuszki w aranżacji Szczawiński-Melzer. A na koniec posłuchamy Ronda S-dur opus 16 Fryderyka Chopina. I would like to say a few words about the program today. I'm going to play, of course, Polish composers, but not only composers. It will be also one woman in this group. So the first piece, four pieces, it will be four mazurkas opus 30 by Fryderyk Chopin. After that, Maria Szymanowska, Nocturne in B flat major and Polonaise in F minor. After that, it will be The Young Spinner Girl by Stanisław Moniuszko, arranged by Szczawiński-Melzer. And in the end, it will be Rondo in E flat major, opus 16. Będę też na bieżąco zapowiadać utwory, jeżeli ktoś z Państwa będzie dołączał w trakcie koncertu. Bardzo się cieszę, że znowu mogę wykonać dla Państwa koncert, bo jeszcze nie zaczęłam oczywiście wykonywać tradycyjnych koncertów, a bardzo mi tego w dalszym ciągu brakuje, także tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogę tu z Państwem być. I'm so happy that I'm here performing for you because still I didn't start again to perform in reality, so it's a pleasure to perform for you here today. Teraz może kilka słów właśnie o mazurkach. Fryderyk Chopin, jak wiemy, był kompozytorem romantycznym, jednym z największych kompozytorów polskich, żeby nie powiedzieć najwybitniejszym. Mazurki to utwory, które były najbliższe jego sercu. Były swego rodzaju jak jego pamiętniki. Pisał je przez całe życie. Napisał ponad 50 mazurków. I ten opus był dosyć wyjątkowy ze względu na czas, w którym go pisał. Było to tuż po rozstaniu z Marią Wodzińską, śpiewaczką, z którą wiązał swoje nadzieje na założenie rodziny, na posiadanie dzieci. Także był to dla niego bardzo trudny okres, ale też jak niedawno się dowiedziałam, w tym czasie jakby rozpoczynał już swoją znajomość z George Sand. I jest bardzo ciekawy zabieg w tych mazurkach, on się powiela we wszystkich czterech, w którym jakby Chopin powtarza coś dwa razy, tak jakby były w nim dwie osoby, tak jakby jedna rzeczywiście bardzo cierpiała, a druga jakby była cały czas taka silna i waleczna. On przecież wielokrotnie pokazywał swoją postawę bardzo dzielnego i odważnego człowieka, pomimo choroby i pomimo wszelkich trudności w swoim życiu. Także tak sobie właśnie ostatnio myślałam o tym, że może ta imitacja, w którym on zawsze powtarza dwa razy jakiś motyw, to właśnie też jest jakiś może dualizm pomiędzy tymi dwoma kobietami, może wiemy też to z listów. W takim razie pierwszy mazurek w opusie to będzie mazurek C-moll, następnie mazurek H-moll, mazurek D-dur i na koniec mazurek Cis-moll. Now just a few words in English about those pieces. The first pieces I'm going to perform, it will be four mazurkas by Chopin, opus 30, as I told before.
And it's very special time. It was very special time for Chopin because he lost a chance to have a family because he was engaged with Maria Wodzińska, singer, opera singer, and it was a very difficult time for him because he was sick. But recently I've realized that during this time he started to meet with George Sand, and maybe the special thing that he's repeating every short part of the piece two times. No, maybe it's like a comparison of two women. Let's see. The first one, it will be in C minor. The second one in B minor. The third one D flat major, and the last one C sharp minor. Feel invited. Thank you.
oczywiście były Mazurki, opus 30. Zapomniałam wspomnieć o rzeczy fundamentalnej, że mazurki to tańce stylizowane, czyli nieprzeznaczone do użytku, opierające się na tańcach takich jak mazur, kujawiak i oberek. I Chopin oczywiście żongluje tymi trzema tańcami, wplatając je właśnie w swoje mazurki. Tak jak powiedziałam, następnie wysłuchamy utworów Marii Szymanowskiej. Może kilka słów o Marii, dlatego że być może nie jest ona aż tak bardzo znana. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku, mam nadzieję, że nie pomyliłam się, obchodziła ona swoje urodziny okrągłe. I ja też grałam z tej okazji recital właśnie w Lipsku i zarówno z kompozycjami Klary Schumann, jako też pianistki kobiety, jak i właśnie Marii Szymanowskiej, Roberta Schumana, także piękna rocznica. Jeśli chodzi o Marię Szymanowską, to była jedną z pierwszych pianistek w ogóle, kobiet. Była postacią wielką i ogromnie docenianą. Pozwoliłam sobie tutaj też na taki cytat. Goethe pisał o niej, że jest boginią muzyki. Mówiło się o niej niezwykła kobieta. Była matką Adama Mickiewicza, który obwołał ją boginią dźwięków. I była ona jakby kompozytorką, mówi się, że ery przedchopinowskiej, ale tak naprawdę jej kariera rozpoczęła się dokładnie w 1810 roku, czyli dokładnie w czasie właśnie w czasie Chopinowskiego jakby życia Chopina. I trzeba powiedzieć, że ona rzeczywiście zwiedziła ogromną ilość miejsc jak na ten czas, grając właśnie koncerty. Była wybitną pianistką, wirtuoską, ale również kompozytorką. Tworzyła miniatury, preludia, mazurki, właśnie nokturny, polonezy, etiudy. Są to kompozycje właśnie niewielkich rozmiarów. Jeśli chodzi o nokturn B-dur, to nokturn, już wiemy też, zwłaszcza z nokturnów chopinowskich, to utwory nocy. Nokturny to utwory nocy, które zazwyczaj w ręce prawej mają przepiękną linię melodyczną, natomiast w ręce lewej występuje akompaniament. On tutaj się zmienia, Maria Szymanowska opracowuje wariacyjnie, czyli właśnie wprowadza pewne modyfikacje do tej melodii i oplata ją różnymi figuracjami. Tworzyła w stylu Brillant francuskim, więc podobnie jak młody Chopin, usłyszymy na koniec właśnie w rondzie Es-dur dokładnie tą samą technikę, chociaż tutaj są te utwory jednak bardziej melancholijne, nostalgiczne. A polonez, to wiemy, że jest szlachecki nasz taniec narodowy, jednak ten polonez nie do końca ma taki rytm, jak znamy u Chopina, że jest tam, ta-ta-tam, tam-tam. Ten taki bardzo charakterystyczny rytm polonezowaty. Tutaj powiedziałabym, że on jest taki w charakterze bardziej spokojny. Oczywiście w metrum jest trójdzielnym, ale sam charakter poloneza nie jest tu aż tak oczywisty. Now I'm going to perform two pieces by Maria Szymanowska. She was one of the first women pianists in Europe. She was performing a lot. She was quite famous as a composer, as a pianist, as well as a pianist. She was living and composing, performing during Chopin era. It was her career, real career, started exactly in the 1810, so it's obvious that it was Chopin's link time. And the nocturne is a form about night, very melancholic with the lyrical beautiful melody. And the accompaniment, she was using variations, many variations, changing the melody. The Polonaise in F minor is a piece not really in the rhythm of our Polish dance Polonaise, that should be nobility, that has a special rhythm. Tam, ta-ta-tam, tam-tam. Now it's not that obvious in that piece, it's much more calm, but it's like
one, two, three. So the tempo and the rhythm is the metro. The metrum is quite correct, sorry. Więc zapraszam do wysłuchania dwóch utworów Marii Szymanowskiej. Thank you.
Państwa Prząśniczkę Stanisława Moniuszki w aranżacji Szczamińskiego Melcera. Może kilka słów o Prząśniczce. O, tutaj krótką wstęgę, co bym nie mówiła za dużo. Jest to oczywiście pieśń napisana do słów Jana Czeczota. W przeszłości wiele osób znało ten utwór ze względu na interpretację i na wykonania Marka Iwacka, to taka ciekawostka. Oczywiście Stanisław Moniuszko był twórcą Szkoły Narodowej, wiązał się z właśnie tak zwaną Szkołą Narodową Polską i była to pieśń poświęcona Achillesowi Bonoldiemu, czyli najsławniejszemu śpiewakowi z Wilna, z którym Moniuszko ściśle współpracował. No i Prząśniczka opowiada historię młodej dziewczyny, która bardzo szybko znalazła pocieszenie w ramionach innego, kiedy jej narzeczony wyjechał. No może takie mało to budujące, ale właśnie była to historia młodej dziewczyny. Warto też może zaznaczyć, że była to pieśń wydana w trzecim śpiewniku domowym, a ten przydomek domowy z jednej strony mógł wiązać się z tym, że były to pieśni przeznaczone do wykonywania w domach, ale mogło być też tak, że domowy oznaczało narodowy, czyli ze względu na cenzurę rosyjską właśnie użyto tego epitetu, żeby uniknąć jednak nazewnictwa narodowego. I tutaj też chciałabym zaznaczyć, że nam Prząśniczka często kojarzy się właśnie z tą dziewczyną, dlatego że cała pieśń rozpoczyna się: u Prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki. I to ten przyimek u Prząśniczki nam się wydaje, że łączy się z rzeczownikiem, czyli z, na przykład z osobą czy z jakąś rzeczą. Natomiast w staropolszczyźnie mówiło się na przykład u okna, czyli przy oknie. I ta Prząśniczka to jest element kołowrotka, część kołowrotka, do której właśnie przywiązana była przędza. Nie jest to dziewczyna, żeby tutaj nie było nieporozumień. Myślę, że ten temat wszyscy wspaniale znamy. Bardzo się cieszę, że dotarłam do wersji fortepianowej i w ten sposób, pomimo że nie będę śpiewać, będę mogła dla Państwa wykonać ten wspaniały utwór. Także zapraszam do wysłuchania. Now I'm going to perform The Young Spinner Girl by Stanisław Moniuszko, arranged by Melzer and Szczawiński. It is a story about the young girl that simply said she found a new man after her beloved one went and left her. Just after he left her, he found just another person to be happy. So maybe it's not that moral, but it's a life. Thank you.
I na koniec wysłuchamy Ronda Esdur, opus 16 Fryderyka Chopina. Rondo to utwór, w którym zwrotka przeplata się z refrenem naprzemiennie. I był to utwór, który powstał w stylu Brion, czyli takim wirtuozowskim, pełnym popisu. To był młody Chopin. Nie jest to jakoś utwór szczególnie ceniony, chociaż myślę, że zaczyna być coraz bardziej. To był utwór, który Fryderyk Chopin pisał, będąc w Paryżu, który cały jakby chłonął też tą wirtuozerię, popis i on jakby jako młody kompozytor musiał się jakoś dopasować do właśnie środowiska. No i w ten sposób jakby powstał ten utwór. Rozpoczyna się introdukcją, która jakby w ogóle nie zapowiada tego, jaki będzie utwór. Jest w tempie powolnym, w tonacji c-moll. Rozpoczyna się i jest bardzo smutna. Natomiast później rozpoczyna się właśnie temat, który jest niezwykle radosny, skoczny. Jest to utwór bardzo wymagający technicznie, popisowy, ale też myślę, że bardzo przyjemny do słuchania. In the end, I'm going to perform Rondo in E flat major, opus 16. By Frédéric Chopin. It's a piece written in the style Brion, so very virtuoso piece, and the beginning it's like a cheating because it's in totally different key, so it's it begins in C minor, so it's very sad, even a little bit traumatic. And after that, the main theme, it's joyful, beautiful music, very demanding, and it requires good finger technique. So now I'm going to perform this piece.
bardzo za wysłuchanie całego koncertu. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszą Państwo w komentarzach, jak się podobało, czy wszystko było w porządku, czy znali Państwo te utwory, bo było kilka takich kompozycji, które mogły nie być wszystkim znane. Także bardzo dziękuję i do zobaczenia na następnym koncercie, który odbędzie się w ostatni piątek lipca. Dziękuję bardzo.